południowoamerykańskiej piłki. Ty masz, Tomek, swojego faworyta przed tym meczem? Widziałem oba zespoły w meczach towarzyskich w maju i Costa Rica muszę... Wastonem i Matarito, w środku Campbell, Borges, Ruiz i Tejeda, a z przodu Marco Urenia. Tak wygląda skład. Joleskano i Jorge Benitez. A szkoda, że nie podają nam tutaj numerów. To jest trochę... Dario Lescano 19 i Jorge Benitez numer 7 to numery piłkarzy Paragwaju. Jeszcze Costa Rica, bo też nie mieliśmy takiej okazji, by zobaczyć te numery. Patrick Pemberton w bramce numer 18, dalej Christian Gamboa 16, Kendall Wong, piłkarze Paragwaju. Tym razem krótkie rozegranie piłki, świetnie znalazł się tam z numerem. Groźną sytuację pod bramką Patricka Pembertona. Niecodzienne rozwiązanie. Nazywa się od niedawna zresztą ten obiekt na Florydzie. A teraz uwaga, szansa Paragwaju, no i skiksował. No, Costa Rica straciła w bardzo newralgicznym miejscu, straciła dalszy słupek. Okazałoby się to idealnym podaniem do Lescano. No a tutaj w kącie 134 mecze, ten jest 135. Pod tym względem jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o reprezentację Paragwaju. Jeszcze raz przetrzymywany przez swojego rywala, lewy obrońca drużyny Kostaryki. Teraz wrzutka w pole karne Kostaryki. Popatrzmy, czekał tu na piłkę Brian Ruiz i to dośrodkowanie Campbella idealne na takiej Ramon Diaz. No, mają się na pewno na kim wzorować Lescano, González czy Benitez. I teraz uwaga, szansa Paragwajczyków. Jorge Benitez mocno, ale obok meksykańskiej Ameryki. Uwaga, Romero, dobre dośrodkowanie i nie trafia. Mógł próbować zgrać tą piłkę na dalszy słupek. Taki wszedł na boisko, ponad 50 meczów w kadrze, 8 strzelonych goli do tej pory. I teraz uwaga, broni. Mecz pojawił się na boisku w miejsce Campbella. A to jeszcze raz ta sytuacja, trochę przypadkowo też ta piłka odbiła się gdzieś tam od kostarykańskiego obrońcy. Jeszcze Dario. Teraz znów trochę bardziej zdecydowanie przycisnęła drużyna Kostaryki. Bolaños i broni Justo Villar. Falony przez nas odebrał ślicznie piłkę. No i właśnie,